Cześć, witajcie w kolejnym odcinku kwarantanny z Bitcoinem. Dzisiaj mamy poniedziałek i mamy dzisiaj z nami fajnego gościa. Dołączył do nas Rafał Kiełbus, znany jako zły moderator, specjalista technologii blockchain. Specjalista od, jeden z najlepszych specjalistów odnośnie Bitcoina w Polsce. I niedawno również bohater afery związanej z grupą na Facebooku, jedną z największych grup poświęconych Bitcoinowi w Polsce. Także witaj Rafał, witaj Szczepan. I witamy wszystkich, którzy nas w tej chwili oglądają. I zaczynamy. Słuchajcie, na początek może zaczniemy sobie od ceny Bitcoina. Jednak pomimo wczorajszego dumpu z powrotem cena wraca na 6300, więc może jednak uda się na 1 kwietnia przekroczyć 7000 dolarów. Cały czas na to liczę. Taki jest plan. Taki jest plan. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach, jak wy uważacie, czy przekroczymy na 1 kwietnia 7000, czy nie. Także czekamy na wasze opinie. Rafał. Ja myślę, że nie. Ja o kursie nie mówię. Kurs, Bitcoina kurs nie obchodzi, ja też się nie ten. Jesteś tylko tu dla technologii. Tak. Ale to znaczy, nie trzymasz Bitcoinów. Nie trzymam, nie mam. Niestety zostałem na Coinerem jakieś pół roku temu i póki co nie mogę z tego złego statusu wykaraskać. Mała aktualizacja odnośnie naszego pomysłu z Oculusem. Niestety dowiedziałem się i najbliższe dostawy jakiekolwiek w Polsce będą pod koniec maja. Są jakieś braki w ogóle w dostępie do tego sprzętu. Niestety ciężko z zakupem Oculusa w tej chwili, więc musimy poczekać. Także zorganizowanie jakiejkolwiek konferencji VR-owej jeszcze poczeka. Widać, że ten sprzęt cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Właśnie przy wykorzystaniu Oculusa, by można sobie tworzyć takie wirtualne eventy dla całych społeczności. Także jest tutaj, Szczepan podesłał mi link do projektu nazwa domeny straszna, ale to... Jest właśnie, też tak myślę. Ale akurat miałem przyjemność, wiesz co, być speakerem na jednym evencie organizowanym przez to oprogramowanie. I generalnie wrażenie jest świetne, bo jeżeli nie masz gogli VR, to możesz uczestniczyć jak w jakiejś grze takiej 3D, wiesz. Normalnie możesz chodzić po pomieszczeniu, siadają sobie ludzie przy stoliku i mogą z innymi ludźmi przy stoliku rozmawiać, ale nie słychać ich na przykład publicznie. Można prywatne kanały otwierać do uczestników, oni mogą zadawać pytania, na scenie jest jakiś speaker, prezentacja na z tyłu i wszystko się dzieje właśnie w VR-ze czy w grze 3D de facto. Więc bardzo fajne rozwiązanie. Startup, myślę, że wykorzystywany jest dość często teraz. Rozwiązanie dosyć stare, znaczy, bo przecież Second Life już mieliśmy całe środowisko trójwymiarowe z możliwością interakcji i nie tylko. I dołożenie tutaj okularów daje tą fajną funkcję, że jak się rozglądamy, to się rozglądamy, prawda? Nie mamy oczu wlepionych w ekran cały czas, co, jak pokazały badania, jest dosyć szkodliwe i uciążliwe i dla mózgu, i dla człowieka. Że jest ten viewport nieruchomy, a obracamy środowiskiem, prawda, zamiast głowy. Także to... No, kolejny. Chciałbym wam się z nami jeszcze podzielić kolejną aktualizacją, jeśli chodzi o zużycie energii w Polsce. Aktualny, to znaczy podsumowanie zeszłego tygodnia, to macie koniec marca. To jest ta najniższa linia, ta na żółto. I po zapotrzebowaniu w sieci energetycznych na energię widać, że gospodarka po prostu zwalnia drastycznie. To jest fajny wykres, który obrazuje... 20% dobre. Tak. Fajny wykres, Lechu, proszę. Znaczy fajny, no. To jest obraz naszej gospodarki, która po prostu całkowicie się wyłącza. No właśnie. Powoli się wyłącza.
Ja cały czas śledzę właśnie ten poziom zapotrzebowania, ale może faktycznie wpłynie to na cenę energii w Polsce, bo paliwo znowu tanieje. Niestety propaganda nasza państwowa czy w TVP twierdzi, że cena benzyny spadła dlatego, że Orlen jest narodową spółką, która obniża ceny benzyny i wcale nie mówią o tym, że na rynku międzynarodowym cena ropy po prostu leci na pysk. No ale co poradzić, no niestety trzeba... No, dzięki temu, że mamy takie opodatkowanie, jakie mamy, ceny ropy spadły o ponad połowę, a cenę paliwa o 15%? Czy jakoś tak? Bo nie, tutaj nie ma, cena paliwa nie ma dużo do... Cena ropy nie ma dużo do powiedzenia w cenie paliwa. Reakcja na wzrost ceny ropy jest natychmiastowa, ale reakcja na spadek trwa tygodniami. No. Tak. Niestety. Nawet z powodu braku tego płynu do dezynfekcji, to ludzie zaczynają pisać aplikacje, które pozwalają wyszukiwać stację, na której można kupić ten płyn. A ja nawet gdzieś widziałem jakiś post na Facebooku, że samemu to robić, z wódki, octu i czegoś tam jeszcze. Nie próbowałem, ale... No, takie chałupnicze tematy to teraz mają rozkwit, podejrzewam właśnie. Już widziałem filmik, jak zrobić maskę z worka do odkurzacza. No, tylko ciężko się niestety kurczę, ludzie, nie dajmy się zwariować, no te maski, no one mają jakieś zadanie, prawda? Albo jest maska dla chorego, który nie powinien z siebie wykrztuszać no, drogą kropelkową i to mogą być tam byle jakie, powiedzmy typu szmatka złożona na trzy i to już da sporą ochronę dla pozostałych ludzi, no ale jeżeli to ma być ochrona, że ja się nie chcę zarazić od wirusa, który jest w powietrzu, no to musi być maska, która no, nie przepuszcza czegoś wielkości wirusa albo go zabija po drodze, no. No szmatka to już nie ma takiego. To teoretycznie kropelki zatrzymuje. No kropelki tak, no ale to by ktoś musiał ci w twarz prychnąć praktycznie. No. Plus do tego no, chodzi o to, żeby te osoby, które są zarażone i nie wiedzą o tym, żeby one nie oddychały na odległość, czy nie kaszlały na odległość, to też prewencyjnie. I kolejny niezamierzony skutek epidemii. Niesamowite, po prostu to, co jest, to, co wczoraj znalazłem, ten wykres przedstawia, że ogólna liczba zgonów ze wszystkich przyczyn drastycznie spadła. To, że ludzie siedzą w domu. Tak, to jest właśnie. To jest. Zawsze zastanawiałem, czy są jakieś badania na ten temat. No bo de facto, jeżeli siedzą w domu, no to w wypadkach samochodowych mniej ludzi ginie, prawda? Jakiś tam w pracy, no po prostu wiele przyczyn śmierci jest wyeliminowanych nagle, jak wszyscy w domu siedzą. A to jeszcze tutaj właśnie wam pokażę za chwilę, to chyba ten wykres jest niesamowity, to jest pokazanie rok do roku, jak wygląda liczba zgonów ludzi w wieku od początku do 17 roku życia. Także to jest porównanie z zeszłymi latami. To jest, wow. Także tak jak było tygodniowo, nie wiem, około 700 zgonów młodych ludzi, tak teraz praktycznie spadło do poniżej 400 zgonów tygodniowo. Ci młodzi ludzie mają radę. Powinny zaczynać od zera zawsze, bo to jest to no, mylące, tak? Tak. Ale tak czy inaczej, efekt niesamowity, niezamierzony skutek epidemii, to, że ogólna liczba zgonów spadła. To teraz taki sam wykres poproszę, ale 60+. A, to już, że oczywiście jestem przygotowany. Słuchaj, jeżeli chodzi o 60, może inaczej, mam liczbę zgonów, jeśli chodzi o... 18-64, tak? Tak, nie, przepraszam, to nie ten wykres, to będzie ten wykres, czyli tu jest od wieku od 18 do 64 lat. Sytuacja wygląda podobnie. 14 do 11 tysięcy to jest 10. Ciekawe, czy jakiś inny czynnik może mieć wpływ na to. Tak, słyszałem tezę, że to dlatego, że ludzie nie poddają się zaplanowanym zabiegom medycznym. I dlatego też mniej ich umiera, tak? Kojarzycie ten dowcip? Operacja się udała, pacjent zmarł, nie? Tak. No. Tak. No niestety. Ciekawe. Może to być, w wielu krajach może to być prawda, tak?
A następny ten przedział zrobili 64 w górę, czy już tego nie robili? Tego. Na tej stronie. No bo ta grupa właśnie 64 jest najbardziej narażona, więc to by było ciekawe. No właśnie, no to tego akurat nie znalazłem. Słuchajcie, jest dziś temat dzisiejszego odcinka dotyczący, zaraz wam pokażę, to co mnie po prostu rozwala, szczerze mówiąc, to są stablecoiny. Od jakiegoś czasu różne podmioty, różne giełdy tworzą swoje własne stablecoiny. Czyli tam, wiesz, wiadomo, pierwszym takim głównym emitentem stablecoinów był Tether. Mm-hmm. To jest, domyślam się, ilość pieniędzy w dolarach, tak? Czy coś z tym? Tak, tak. Czyli żeby dla wyjaśnienia. To jest strona, dane pochodzą ze strony coinmetrics.io. I tutaj mamy tak, USDT, czyli Tether, jego udział w rynku. Mamy USDT na ETH, bo z tego co pamiętam, pierwsza wersja Tethera była na protokole... Na Omni. Na Omni, na Bitcoinie. Mhm. Tak, Omni, tak. Potem wykorzystali właśnie jako token na Ethereum, potem jeszcze na Tronie. I ostatnio jeszcze mają Tethera na wykorzystanie na Liquidzie. Tak, czyli mają. To też fajnie pokazuje, że ten sam token można mieć de facto na kilku różnych protokołach. Prowadzić sobie dla. Tak, tylko że teraz to są de facto, to chyba są różne tokeny jednak, nie? To nie jest interoperacyjny. Wiesz, token. Wiecie co, nie przerywajcie sobie nawzajem. Ja nie słyszę Rafała. To może Rafał teraz. Aha, nie, no ja was słyszę cały czas, więc ten. Znaczy to jest to, że oni generalnie dodrukowują tego Tethera coraz więcej po prostu w różnych postaciach, tak? Więc on na początku był właśnie tylko na Omni, na Bitcoinie, później go dowrócili chyba do Ethereum. Nie wiem, czy zwróciliście w ogóle uwagę, gdzieś to chyba już poruszyłem, że kod tokena samego tego Tetherowskiego na Ethereum jest dosyć ciekawy, bo uwzględnia na przykład możliwość wprowadzenia opłaty transakcyjnej. Czyli za przesłanie Tethera będzie się płaciło nie tylko Ethereum jako opłatę transakcyjną za wykonanie transakcji, ale również część wysyłanych Tetherów może być pobierana jako opłata transakcyjna. Natomiast to na czym... O, coś nam się nie ładuje niestety. O, dobra. To na czym polega zagadka? Skąd? Teoria jest taka, że te firmy, te giełdy sobie po prostu dodrukowywują te stablecoiny. Tylko w jakim celu? Teoretycznie po to, żeby, no bo jeżeli to sobie drukują taki token z powietrza, to w takim razie coś potem robią to po to, żeby potem na nim zarobić. No ktoś go kupuje, więc mają kasę, nie? No ale to kupują go, te stablecoiny kupują zazwyczaj za Bitcoin, czyli powiedzmy wychodzą z normalnych kryptowalut i sobie zamieniają to na stablecoina. I chyba w poprzednim odcinku pokazywaliśmy sobie wykres, gdzie zmniejszyła się właśnie wraz ze spadkiem wartości Bitcoina, znacząco zwiększyła się liczba Tetherów czy stablecoinów w portfelach ludzi, więc one gdzieś tam te w odwodzie są i ludzie trzymają aktualnie środki w stablecoinach. I pytanie, czy one czekają w odwodzie na to, żeby z powrotem wrócić na rynek Bitcoina, czy jednak coś innego z nimi robią? Znaczy teoretycznie za stablecoina powinno dać się w każdej chwili wymienić na to, czym on jest stabilizowany, tak? Więc jeżeli mam USDT, to powinienem mieć możliwość go w każdej chwili sprzedania za dolary, żeby się go pozbyć i mieć dolary, tak? Czy na marki funty, czy co on tam przedstawia w danym momencie. Więc jeżeli one czekają na coś, to może po prostu ludzie się zastanawiają, czy już sobie dać spokój z krypto i dostać w końcu dolary i zapomnieć o tym rynku, czy po prostu przetrzymują się w Tetherach wszelakiego rodzaju jako no, zamiennik fiata, tak? Żeby móc szybciej wrócić na rynek krypto z powrotem. Ale większość, podejrzewam, trzyma właśnie niestety na giełdach. Mhm. I pytanie dla was, którzy jesteście w komentarzach, czy mieliście doświadczenie z wymienianiem stablecoinów na faktyczne przelewy bankowe, na konta bankowe? To jest dobre pytanie. Czy komuś to bez problemu się udaje?
Wiesz co, tylko zależy o jakich stablecoinach mówisz. No ja z Tetherem nie miałem doświadczenia, no ale na przykład na Kandze jest stablecoin ich własny, który można wymieniać na złotówki i z powrotem. Także zresztą według zalecenia KNF-u. Też jest właśnie teza taka, że sporo stablecoinów, zwłaszcza tych opartych na Ethereum, może iść jako collateral do MakerDAO czy albo BDAO po to, żeby właśnie zarabiać na oprocentowaniu, bo jakby taka jest zachęta dosyć duża. Tak. Że ludzie alokują w stablecoinach po to, żeby mieć te 8%, czy to jest roczne oprocentowanie, czy krótsze? No, to jest w skali roku, 8% w skali roku, więc mogą decydować się na to, żeby w stablecoinach mieć wysokie oprocentowanie. No to jest ciekawe w takim razie, jeżeli oni wpłacają do makera stablecoina i mają dostawać 8% rocznie, w czym? Chyba w tym tokenie Makera, tak? Bo nie w tej wielkości. Maker nie wypłaca zysku. Compound czy B0X są inne protokoły do pożyczania. Maker to jest do emisji z tych coinów, a możesz zastawić jakieś różne tokeny czy krypto w DAO, które emituje ci w zamian stablecoina. To tam się nie pożycza, tam się no tam jest zastawia się, żeby dostać stablecoina. Tutaj taki przykład właśnie, Oasis App, gdzie ludzie mogą sobie stake'ować czy pożyczać właśnie na procent. Oni tutaj obsługują DAI, ale DAI nie ma aż takiego udziału w rynku stablecoinów. Okej, no jest jeszcze USDC, nie widzę tutaj Tethera, ale to właśnie Oasis App jest jedną z takich głównych jednak gatewayów, jeśli chodzi o wykorzystanie stablecoinów jako collateral, jako zabezpieczenie pod, czy właśnie po to, żeby zarabiać na procent, czy żeby pożyczać innym. Nie wiem, czy możecie polecić jeszcze oprócz Oasis App, jakie są tego typu platformy. Ja wiem, że nie wiem, wiele firm pożyczkowych, które pożyczają fiaty pod zastaw kryptowalut, one też dają na procent, jeżeli się u nich stake'uje stablecoiny, no to one dają wam te 10, nie wiem, 8% za włożenie tego w tych stablecoinów, tak żeby inni mogli pod zastaw swoich bitcoinów pożyczać fiaty. To z tym się spotkałem. Ale są też inne, na przykład jest Fulcrum, taka aplikacja, która zresztą agreguje kilka innych. O, właśnie tutaj Piotr wrzucił linka do Compounda, zresztą cały blog, wpis na blogu. No ale właśnie na Fulcrumie na przykład dostajesz, jak pożyczysz Ether, to dostajesz 2,12% rocznie oprocentowania. Za DAI masz tam około 6,5%. Mhm. A tak. To jeszcze Waves ma swój własny stablecoin, który się nazywa USDN. No jakby tak policzyć te wszystkie stablecoiny, to jest mi sporo. Tak. Jeszcze Nexo, platforma Nexo, właśnie to też może pokażę na ekranie. Nexo.io jest taką platformą pożyczkową, gdzie można pod zastaw kryptowalut pożyczyć sobie zwykłe fiaty. Czy w przyszłości tam będą również karty płatnicze? W ogóle cała idea pożyczania pod zastaw kryptowalut polega na tym, że nie chcesz sprzedawać kryptowalut, a potrzebujesz fiaty. I w tym momencie właśnie dajesz pod zastaw swoje bitcoiny, lub Ether, lub cokolwiek innego, a w zamian dostajesz przelew na konto bankowe i spłacasz tą pożyczkę, powiedzmy na, nie wiem, 10-12% skali jakiś tam, chociaż ja widziałem APR na poziomie 5,4% jest akurat na Nexo, więc dla tych, którzy nie chcą sprzedawać Bitcoina po niskiej cenie, takiej jak teraz, czyli 6000 dolarów, a potrzebują fiatów, no to mogą sobie zaciągnąć pożyczkę
nie sprzedając bitcoinów. Oczywiście ryzyko jest takie, że jak cena bitcoina by spadła, no to doszłoby do likwidacji tego zabezpieczenia. To no jest właśnie. Takie ryzyko. Jest to, że jest wszystko fajnie, dopóki kurs rośnie, skądś to znamy. Tak. Jeszcze jest jedna zaleta zaciągania pożyczki zamiast sprzedaży kryptowalut, taki, że nie ma skutków podatkowych. Zaciągnięcie podatku, przepraszam, pożyczki nie skutkuje koniecznością zapłacenia podatku dochodowego od sprzedaży kryptowalut. Więc to jest jedna z poważnych zalet. No, lepiej zaciągnąć pożyczkę na 5% czy na 5,5% niż zapłacić 19% podatku. No właśnie. Czyli pożyczasz komuś krypto zamiast je sprzedawać, tak? No. Tak, dokładnie. Okej. Okay. Pożyczasz je, a on ci daje cash, nie? Pod zastaw tych krypto. Zastawiasz je de facto, a nie pożyczasz mu. Słuchajcie, dla tych, którzy nas oglądają, standardowo jest airdrop. Można sobie pobrać satoshi z naszego kranika digitalassets.pl/kwarantanna. To tak dla przypomnienia. Kawskoiny też będą, ale na samym razem. Tak, i jeszcze z fajnym projektem chciałem się z wami podzielić, który wczoraj znalazłem przez przypadek. Nazywa się on bitclouds.sh, który pozwala na postawienie sobie dowolnego hosta, na przykład z Ubuntu, albo postawienie sobie VPN-a, albo pełnego węzła bitcoinowego, albo węzła, który ma od razu postawiony węzeł Lightninga w implementacji C-Lightning i zapłacić za tego hosta bitcoinami. Więc można sobie dopłacać, można nawet na kilka godzin sobie wynająć taki serwer do testów, czy do robienia jakichś tam tak zwanych bootstrapowania jakichś rzeczy, zamiast kupować sobie hosta na miesiąc, nie wiem, w OVH czy gdziekolwiek indziej, można sobie bitcoinami zapłacić i kupić sobie takiego hosta i za niego zapłacić też również za pomocą płatności. Sprawdzałeś tam Bitcoin, Bitcoin image jest już od razu zsynchronizowany, czy trzeba go zsynchronizować jeszcze? Nie testowałem tego, to jest do sprawdzenia, ale tak czy inaczej fajny pomysł, że za pomocą płatności w Lightningu można sobie... No na godzinę z tego co widziałem, na 60 tak, chyba to satoshi, tak? Kilkaset satoshi i można na 6 godzin sobie wynająć takiego hosta. Fajne. Można potem oczywiście dopłacać, żeby przedłużyć aktywność takiego serwera. Fajna sprawa. No. No tak, no bo w tej chwili to właściwie chcesz coś wypożyczyć, znaczy jakiegoś VPN-a, to jest co najmniej miesiąc. Właściwie krótszych chyba planów nie ma. A cenowo, żeby to faktycznie miało ręce i nogi, to na rok z góry by trzeba było. A tutaj takiego, jak ktoś potrzebuje do eksperymentów albo na szybko jakiegoś VPN-a postawić sobie. Tak. Nie można i nic tego zrobić. No tak. To jest właśnie ciekawe pytanie tutaj Dominika, czy jak twoje zabezpieczenie zostanie zlikwidowane na platformie pożyczkowej, czy nadal musisz zapłacić podatek? To jest dobre pytanie, to jest pytanie do podatkowca, do doradcy podatkowego. Wydaje mi się, że to jest podobna sytuacja jak grasz na giełdzie, jak cię zlikwidowało, to chyba nie płacisz podatku od zysku, skoro masz stratę. Tylko no, ale czekaj, dostałeś pieniądze, które wydałeś. Dostałeś pieniądze, które wydałeś, no to jakiś przychód miałeś. Nie moja, że tak powiem, branża. Jednym prostym ruchem można problem rozwiązać, zlikwidować podatek dochodowy i wtedy takie pytania nie będą miały miejsca. No tak, to jest najlepsze, co można zrobić dla ruszania gospodarki po kryzysie, to zlikwidować dochodowy i lecimy. Ile? Pamiętajcie, do halvingu zostało 44 dni. Także też w ramach kwarantanny będziemy na bieżąco śledzić przygotowania do halvingu, do odpalenia bitcoinowej rakiety. Ktoś tutaj w komentarzu mówi, że już jest 6400, czyli w trakcie trwania tego live'a cena bitcoina leci w górę. Także może nadal jeszcze jest szansa na to, że do 1 kwietnia przekroczymy 7000.
I jeszcze standardowo dla przypomnienia dla tych, którzy pierwszy raz oglądają nasz dzisiejszy program, zachęcamy do zainstalowania sobie portfela z obsługą Lightning Network, na przykład Wallet of Satoshi, jeden z najprostszych na iOS i Androida, ewentualnie Blue Wallet, też bardzo fajny portfel. Dodatkowo ewentualnie Phoenix Wallet i Breeze Technology. Te wszystkie portfele pozwolą Wam pobrać z naszego kranika darmowe bitcoiny. Oczywiście jak ktoś chce profesjonalny bitcoinowy wallet, to standardowo Samurai, ale to już dla zaawansowanych użytkowników. Ewentualnie Blockstream Green, w którym również ma obsługę protokołu Liquid. No Green jest taką trochę słabą nazwą teraz, ale no okej. Dlaczego? No przecież znana piramida się przebrandowała na Green chyba właśnie, tak? O, je dobrze pamiętam. Mogą być skojarzenia z tego. No tak. No, ale to się niestety jakoś... z nazwami ciężko trafić. Ale ciekawe, bo pojawia się nazwa Green, pojawia się w krypto regularnie przecież. Są jakieś Green Coiny już, jest Green, przecież Green... No tak, no, te monety na POSie też były przecież Green, no bo one przecież nie wymagają Proof of Work, więc są ekologiczne, nie? No. Tak. Jest, przecież był Green Ade. Cena złota. Też. Cena złota stoi w miejscu. To, co nam się najbardziej podoba, to koszt ropy poniżej $20, czyli cena bardzo spadnie, ale to, jeżeli chodzi o amerykańską giełdę, niespecjalnie się rusza ani w jedną, ani w drugą stronę. Czyli w sumie, że Bitcoin najbardziej ruchawy jest? Spekulanci lubią. Ale co ciekawe, dolar spadł. Czyli właśnie, znaczy się, że to jest do dróg dolara może działać. Albo nasz polski bank centralny, nasz narodowy bank centralny broni złotówki. Albo jeszcze nie zdążył wrzucić na rynek nowej złotówki. Tak. Euro nie spada. Nie, no to są naczynia połączone, to nie jest tylko ilość, ale też zaufanie do waluty. No. No tak, wszyscy drukują, a złotówka spada, no to oznacza być może dwie rzeczy. Albo nasi drukują więcej, w co wątpię, bo ciężko Fed przegonić, albo po prostu ludzie tracą zaufanie do złotego i, no i sprzedają złotego, kupują wszystko inne, tak? Tak. Ale to znowu rozważanie ekonomiczne, trochę też nie mówię do końca. Mhm. Mamy... Czas zobaczyć, bo kurczę, mam... Na razie ten tydzień zapowiada się w miarę optymistycznie, to znaczy nie ma co wieszczyć jakiegoś końca świata. Mam przynajmniej taką nadzieję, ale czeka nas teraz chyba w tym najbliższym tygodniu i następnym tygodniu szczyt zachorowań, nie, na tego koronawirusa, przez którego siedzimy w chacie, więc może się, przynajmniej w Polsce, no to może się zacząć dziać bardzo niemiło. No, tak sobie. Teraz firmy w Polsce starają się wykorzystać tarczę antykryzysową. Wszyscy chcą sobie umorzyć teraz ZUS. Trzeba też pamiętać o tym, że jak w Polsce inflacja wystrzeli, tak docelowo powiedzmy ta inflacja, nie, złotówka zostanie zdewaluowana na koniec końców, no to trzeba pamiętać, że wszystkie aktualnie wypłacane emerytury będą musiały być zrewaloryzowane i powiększone, bo de facto ich siła nabywcza tych wypłacanych emerytur będzie znacząco mniejsza, więc emeryci się wkurzą. Ja myślę, że prędzej, chyba najszybciej rewaloryzowane będą pensje policjantów i żołnierzy jednak, wiesz? Może służby zdrowia. To nie jest takie proste, wiesz, gdyby to nie było państwowe, to by to mogli reagować natychmiastowo pracodawcy, a w tym momencie, wiesz, to trzeba ustawę jedną, drugą, trzecią, piątą zrobić. Nie spodziewałbym się szybkiej reakcji z płacami dla nich. Dla policjantów czy dla służby zdrowia? I jedno i drugie.
bo to nie jest takie proste, tak? No bo w normalnym zakładzie pracy, w momencie, gdy jest jakieś faktycznie duże ruchy, czyli nie wiem, mamy albo dwa razy większe obłożenie, albo coś w tym stylu, to pracodawca może zareagować od razu, tak? Z miesiąca na miesiąc dać premię, cokolwiek, tak? No a w przypadku wypłat dla budżetu... Dali podwyżkę policjantom, już... Martin pisze. Co? W komentarzach. Nie zdążyłem no, ja, mówię, ja, moim zdaniem policja pierwsza dostanie podwyżki, nie? I wojsko. Nawet nie służba zdrowia. Bo policjanci muszą, oni będą do samego końca dostawać pensję, bo to jest, wiesz, to jest ostrze władzy, no nie? To oni będą musieli dostać pensję jako pierwszą i rewaloryzowaną jako pierwszą, podejrzewam. I się zastanawiam, czy ten stan jeszcze niewyjątkowy, jaki mamy w kraju, to nie jest właśnie jeden ze stanów, który daje władzy ten mechanizm, który może tę pensję rewaloryzować, zwiększać, dawać premię i tak dalej. Właśnie. Tak, no, w sytuacji takiej, gdzie wchodzi ustawa, która znosi inne ustawy, no to tak jest, że faktycznie mają dużo większe pole do popisu i dużo szybciej mogą reagować. Nie ma okresu oczekiwania i mogą dużo większe zmiany wprowadzać praktycznie z dnia na dzień. No teraz kwestia, w którą stronę pójdą, no bo póki co te wszystkie zmiany są takie, rzekłbym, dyskusyjne. No to na pewno. Pytanie, czy też te zmiany zostaną na stałe. Bo w jednym z artykułów, który czytałem właśnie, to dość pesymistyczny był w swoim nastawieniu, no ale autor zakładał, że teraz pod pretekstem wirusa jest, my kupimy wszystko, co nam da bezpieczeństwo, nie? Jesteśmy narodem, który jest zamknięty w domu, nie wyjdzie rzucać kamieniami we władzę, da zgodę na wykorzystanie, wiesz, nawet walić już RODO, nie? Najważniejsze jest ludzkie życie, walić RODO, więc wszystkie dane, twarze, rozpoznawanie, lokalizacja i tak dalej, już teraz nam przełknąć dostęp do tego dla kogokolwiek, kto pod płaszczykiem ratowania naszego życia mógłby to agregować, jest nam bardzo łatwo. Pytanie tylko, czy później wyciągnięcie tego dostępu, odzyskanie tej władzy nad swoimi danymi w ogóle kiedykolwiek nastąpi. Bo czy ktoś z nas, podnieśmy ręce, czy ktoś z nas kiedy złożył, dał zgodę na wykorzystanie danych, ją później wycofał? To tak rzadko się wycofuje te zgody, poza może wypisaniem się z newslettera. O, to no nie, ja wycofuję zgodę, jak mnie zaczynają atakować jakieś za dużo reklamy z danego źródła. No tak, ale tu już... Dopóki to nie jest irytujące, to jeszcze tam pal licho, no fit, to wyłapuje, no ale jeżeli co chwilę, codziennie mi przychodzi jakiś, albo co drugi dzień jakiś mail, który właściwie w kółko to samo mówię, kup więcej, no to mówię, no nie, dziękuję za współpracę, no. No to tak, to na pewno, jak coś jest namolne, to na pewno jest wtedy motywacja, żeby to zrobić, nie, ale jeżeli... Ale widzisz, to jest argument, który mówi za tym, że jak już na przykład władza zagreguje sobie te dane i będzie miała do nich dostęp, no to raczej nie dadzą nam władzy z powrotem, żebyśmy im... Znaczy nie, no, wszystkie wprowadzone obostrzenia najprawdopodobniej zostaną na zawsze. To przecież z wszystkimi tymczasowo wprowadzonymi podatkami dokładnie identyczna sytuacja jest, prawda? Co nie zostało wprowadzone tymczasowo, zostało na zawsze. No, tak jak było z początkami podatku dochodowego, tak teraz mamy z VAT-em. No, obchodzimy którą już? 6. rocznicę wprowadzenia na rok, czy jakoś tak? No, także no... To już kurczę, nie, tyle lat minęło. Zawróćmy może jednak do... Zawróćmy do góry. Tak. No wiesz, to też jest jeden z tematów naszego programu, no, tym co, w jakim świecie będziemy żyli, bo teraz no co... Jak się Bitcoin w tym świecie sprawdzi, bo... No, dopóki nam internetu nie zabiorą, Bitcoin będzie jak najbardziej funkcjonował. No, problemy się zaczną w momencie, gdy się pojawią jakieś międzynarodowe firewall, tak? Gdy kraje zaczną się odcinać od pozostałej części sieci i faktycznie będzie problem duży z komunikacją no, pomiędzy rejonami świata. To w tym momencie Bitcoin może mieć kłopoty. To jest właśnie jedyna sytuacja, jaką udało mi się wymyślić, żeby zakłócić działanie Bitcoina jako takiego, tak? No bo tracąc powiedzmy jakiś rejon, no to w tym momencie ten rejon no, odforkowuje się, tak? Czyli jeżeli ma koparki, no to idzie dalej swoim forkiem, jakieś tam bloki są produkowane, transakcje przechodzą. W przypadku ponownego podłączenia, no to mamy jakiegoś merge'a, mamy jakiegoś kurcze ogromnego reorga, który no będzie co najmniej kłopotliwy, tak? No bo generalnie rację będzie miała ta strona, która będzie miała więcej mocy zgodnie z protokołem,
No ale to już będzie trzeba od nowa reindeksy robić, nie wiadomo co jeszcze. No, będzie to co najmniej kłopotliwe takie połączenie z powrotem, jeżeli taka przerwa będzie dłuższa niż 24 godziny. Myślisz, że zobaczymy jakiś rządowy atak na Bitcoina, na sieć samą? Znaczy wiesz co, rządowy atak na Bitcoina nie, ja podejrzewam, że to jeśli już, to może być ewentualnie rykoszet jakiejś większej akcji pod tytułem odcinamy kraj, żeby nam ludzie nie buntowali się, tak? No słuchajcie, aktualnie jeśli chodzi o hash rate Bitcoina, to jest stabilnie. Jesteśmy ponad 100 egzahaszy, jeśli chodzi o hasze, czyli był taki chwilowy moment, że przed dopasowaniem trudności hash rate spadł, były koparki wyłączane, przepraszam. Natomiast teraz z powrotem wróciło ponad 100 egzahaszy, ale też z drugiej strony ten hash rate nie rośnie. Zazwyczaj hash rate miał to do siebie, że systematycznie z dnia na dzień o jakiś tam procent rósł, a teraz on mniej więcej jest na stabilnym poziomie. No chyba dlatego, teraz... że nowi górnicy się nie pojawiają, a nie pojawia się nowy sprzęt, bo to jest zawsze pochodna tych dwóch rzeczy. Albo mamy nowy sprzęt, który jest włączany, stary podmieniany na nowy i ten hash rate przez to właściwie rośnie. No albo pojawiają się nowe górnicy, ponieważ sytuację klimatyczną mamy taką, jaką mamy, czyli generalnie jest wstrzymany ruch międzynarodowy i de facto nawet gdyby ktoś chciał kupić te koparki z Chin, to tak nie za bardzo ma jak. A tam na miejscu też podejrzewam transport pomiędzy, nie wiem, regionami, jak tam się, tak, nasze województwa powiedzmy też jest raczej zakłócone, więc to, no nie mają jak postawić sobie dodatkowej elektrowni, żeby odpalić cały ten sprzęt, który u nich stoi na placu, tak? No teoretycznie Bitcoin już jest powoli przygotowywany na odcięcie od internetu poprzez właśnie połączenia satelitarne, radiowe, mesh netowe. To czego mi właśnie najbardziej brakuje na takie czasy, na trudne czasy, to są właśnie sieci mesh netowe, znaczy mesh nety, czyli sieci, które działają na zasadzie całkowicie peer-to-peer, czyli gdzie można wykorzystywać swoje smartfony, czy jakieś, nie wiem, węzły sieciowe, routery w sposób całkowicie zdecentralizowany, niezależny od jakichś, powiedzmy, zcentralizowanych punktów takich, jeżeli chodzi o transfer danych. No gorzej ewentualnie. Gorzej z transferem międzykontynentalnym. Ale takim przykładem był Egipt kiedyś. Egipt był całkowicie odcięty od internetu. Chyba nawet kabel mieli ucięty, taki transkontynentalny, podwodny. A mimo to Egipcjanom bardzo szybko udało się zastosować starą technologię poprzez wdzwanianie się dial-upem, tak jak kiedyś się dzwoniło na 020-2122 i szybko wrócili do internetu takim chałupniczym sposobem. Więc myślę, że jak zajdzie faktyczna potrzeba, faktyczna trudność z dostępem do internetu, no to jednak jak się pojawi faktycznie taka presja, no to ludzie sobie jednak... Stare przysłowie. Potrzeba jest matką wynalazku. Tak, a poza tym już te mesh-netowe protokoły, to też już tego jest trochę i powstały, infrastruktura już można powiedzieć jest. Taka podstawowa, więc wydaje mi się, że jak będzie potrzeba, to zaraz ktoś zrobi jakieś fajne rozwiązanie. No przecież sam w Hongkongu niedawno, jak były protesty, to przecież aplikacja mobilna szybko powstała do porozumiewania się po Bluetoothie ze wszystkimi, żeby w mesznecie, żeby żadna władza nie mogła przechwycić wiadomości, nie? Zresztą fajna aplikacja, można o niej powiedzieć, ale nawet, telefon mam tutaj. Nawet nie chodzi o przechwycenie, tylko o zakłócenie możliwości transmisji, no bo jeżeli tych urządzeń jest odpowiednio dużo, przy Bluetoothie w otwartym polu ma zasięg dobre 30 metrów, więc tych urządzeń może być całkiem sporo ze sobą spiętych i rozmawiających ze sobą, czy piszących, czy rozmawiających, no bo ta komunikacja Bluetoothowa też jest taka nie za szybka, powiedziałbym. Ale do komunikacji tekstowej jak najbardziej się nadaje. W sumie to jest pytanie, bo ja znam taki projekt, który się nazywa TX Tenna. To może wam pokażę od razu. TX Tenna. To jest projekt właśnie w oparciu działający o sieci mesznetowe z wykorzystaniem urządzenia GoTenna Mesh. Może od razu pokażę, jak wygląda GoTenna. To są takie
chciałem to sprowadzić do Polski, natomiast zastanawiam się, kiedy będzie w końcu dystrybucja na Europę. O, to są takie malutkie urządzenia, które... Działa właśnie na bluetoothowym mesznecie. Takich tagów, o, to właśnie tak nazywa. Chyba mnie wycięło? Tak. No stoisz, dźwięk słychać, ale obrazu nie widać, znaczy stoisz w miejscu. Przynajmniej z mojego punktu widzenia tak to wygląda. Chyba Lechu próbuje przywrócić się. Ale musicie... Tak. Właśnie mamy problemy z internetem, nie? No właśnie, to tak odnośnie Wilka. Ale dokończ o tej Gołtennie, bo bardzo ciekawy temat. O ile słyszysz? No chyba Lecha nam wcięło całkowicie. Tak. Ale wygląda na to, że zamiast broadcast, zamiast ty rozgłaszać transakcje, to rozgłaszasz transakcje w jakiejś takiej mini nesznetowej sieci i nie sposób rozpoznać, który z uczestników tą transakcję wykona. Ciekawe. Znaczy tak, to jest takie rozgłaszanie chyba nawet było opisywane, bo w tej chwili protokół Bitcoina wykorzystuje tak zwany flood, tak? Czyli dostaje transakcję, natychmiast ją rozsyłam do wszystkich węzłów, jak to jest, tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Co no, rodzi problemy z transmisją danych, ale faktycznie był taki, to się nawet jakoś nazywało, że transakcja była rozgłaszana z parametrem wyślij to do jednego i zmniejsz licznik. Jak licznik dochodzi do zera, dopiero ten rozgłasza do wszystkich, nie? A licznik startowy jest tam losowy chyba, od 2 do 4, czy jakoś tak. Więc najpierw są kilka hopów, żeby się schować, a później dopiero się jest rozgłosek. Jeszcze żyjemy? Tak, jesteś. No to jest, tutaj podsumowując, ten projekt Gołten na Mesh to są takie małe urządzenia, które mają dosyć dużą, jeśli chodzi o zasobność baterii. Jeżeli jest się gdzieś w miejscu, gdzie nie ma dostępu do internetu, no to właśnie Gołtennę można wykorzystać do tego, żeby móc przesyłać jakiekolwiek komunikaty. I każde z tych urządzeń się między sobą łączy i chyba nawet 3 przeskoki może wykonać i de facto przesłać wiadomość do internetu. I w połączeniu z aplikacją TXTenna pozwala na przesyłanie transakcji bitcoinowych za pomocą portfela Samurai. Oj, tu jest właśnie taka demonstracja, że właśnie przy pomocy 3 przeskoków wystarczy, że ktoś ma jeden z przeskoków, ma dostęp do internetu, no to można taką transakcję takiej transakcji bitcoinowej dokonać. No ale to jest... Także są już jakieś... Właśnie to są rozwiązania na czasy... Tak, to jest już takie... Tak, bardzo partyzanckie rozwiązanie, ale... Takie najbliższe, jak rywie internet. No, ale są, to jest najpiękniejsze. No. Częstym argumentem jest to, a jak wam wyłączą internet, no nie? Co wtedy? Natomiast trzeba przyznać, że to nadal są dziecięce kroki, jeśli chodzi o takie projekty. Na razie nie było zbyt dużej presji na to, żeby takie projekty rozwijać, bo wszyscy mamy świetny dostęp do internetu i nie było za bardzo motywacji. Ale przygotowanym trzeba być, tak samo jak trzeba było być przygotowanym na epidemię, a mało kto się przygotował na epidemię. Poza polskim rządem, który było... To mnie najbardziej bawi, wiesz? Ale to ma spory zasięg nawet, to ma 4 mile, czyli to jest prawie 8 kilometrów, point to point zasięgu, no to niezły ma to jest... Ale przesyłanie co? Tekst i lokalizacja GPS. To w sumie na wyprawę w góry albo coś w tym stylu, jako takie awaryjne urządzenie komunikacyjne. Tak, to była taka pierwotna motywacja właśnie, żeby jeżeli idziemy gdzieś w góry i chcemy mieć możliwość komunikacji ze światem, nie ma dostępu do internetu, to właśnie to urządzenie pozwala się nawzajem lokalizować i przesyłać wiadomości niezależnie od dostępu do internetu. No... Fajne. Także no, oczywiście siła tego projektu leży w tym, żeby jak najwięcej osób miała takie przykaźniki. No ja właśnie chcę zobaczyć, bo jest mapa, jak w Polsce wygląda, czy w Europie. W Polsce tak. O, całe 3 sztuki chyba. Zaraz tutaj, jeżeli właśnie o pokrycie.
Tak, ktoś pod Białymstokiem. Stany Zjednoczone ktoś, wyglądają elegancko. Ktoś pod Wrocławiem. Także Stany Zjednoczone mają dosyć duże pokrycie. A zobaczymy, jak to wygląda w Europie. No, w Polska niestety jak zwykle czarną plamą jest. Nie no, dwie sztuki, widać. Dużo by trzeba chodzić z tym czymś w plecaku, żeby coś wysłać. Ale słuchajcie, ten live, ten nasz live może przyczyni się do tego, że pojawi się tego więcej, bo ja pierwszy raz słyszę o tym projekcie, a jest bardzo fajny. Nie no, to właśnie dziwi mnie, bo to powinno być właśnie gdzieś tam, kurde, pod Krakowem w dół bardziej, w Zakopane i tym podobne rzeczy. Jakby to chcieli ludzie używać. No, więc tutaj pytanie wschód, do was. Ukraina też dwie sztuki. O, co ja. No tutaj właśnie pytanie, czy możemy zorganizować jakiś zakup grupowy, bo tam są rabaty przy większej ilości sztuk i można by zwiększyć zasięg tej mapy, przynajmniej w Polsce. No, nie wiadomo, jak będzie z internetem w Polsce. No, no pewnie pokusy będą, żeby go wyłączać, ale właśnie tak wiecie, unikamy trochę tego tematu, no ale na koniec dnia, jeżeli by doszło do zaburzenia nastrojów społecznych na całym świecie, no to może się okazać, że będzie takie urządzenia będą potrzebne i przydatne. Także to tak. Kosztuje. No, tutaj już Kamil mówi, że wziąłby pewien jeden. Więc można by rzeczywiście jakiś zakup hurtowy tego, może nawet zrobimy w takim razie konkurs, będzie można podczas naszego live'a wygrać, zakupimy takie gołtenny i żeby można jakoś rozdystrybuować tutaj na live'ie, na pewno byłby to fajny konkurs. Trzeba rozszerzać tego typu rozwiązania. Ale wiesz, co jest troszkę karkołomne w tym rozwiązaniu, że niestety, jeżeli pokrycie tymi urządzeniami jest tak niskie, no to łatwo cię znaleźć. Stara się na świeczniku, nie? Generalnie, gdzie jest ten typ? Tutaj, dokładnie tu. Jest $600, niecałe $600 za 8 sztuk. Mhm. Jest 15% wojskowego discountu, więc jeżeli jesteś żołnierzem, to masz taniej. Trzeba swoją jednostkę bojową założyć. Tutaj Marceli mówi, że stracił pracę i zbiera datki w Lightning Network. Także można go wesprzeć. Wyślijmy mu trochę dobroci, słuchajcie, Marcelowi. Napisz Marceli, dlaczego, w sensie, jaki typ firmy cię zwolnił, jaka branża, bo to jest istotne, gdzie są zwolnienia. Jeżeli znacie jakieś rozwiązania mesznetowe, które można by promować. Abstrahując od mesznetu, nie? Starlink przecież. Jeśli chodzi o internet globalny, no to jeżeli mamy, nawet jeżeli wyłączą infrastrukturę naziemną, no to mamy przecież Starlink na przykład, który można by zacząć stosować, tylko że jeszcze nie zaczęli wysyłać tych anten, nie, do korzystania z tego internetu chyba. No, Elon jeszcze wyśle trochę satelity, będziemy mieli siateczkę na niebie, to wtedy będzie już bez żadnego problemu z każdego domu. Przestawiasz antenę satelitarną, celując w którekolwiek ze światełko i masz internet, no. Powodzenia, ty tak ręczy. Jeden satelita i dobra, następny. Słuchajcie, jest projekt właśnie Blockstreama, gdzie nawet udostępniają API programistyczne, gdzie można za pomocą tego API przesłać wiadomość poprzez satelitę. Także można sobie na przykład, nawet plik można wysłać, albo wiadomość. I rozesłać wiadomość poprzez globalnie za pomocą satelity, płacąc bitcoinami. Czyli na przykład, gdybyśmy chcieli wysłać wiadomość kwarantanna z bitcoinem, ile by nas to kosztowało? czyli tu można się licytować, jeśli chodzi o 50 milisatoshi za bajt, czyli jeżeli tam, czyli za każdy znak.
Jeżeli to prawie jak w lightingu. No, 30 znaków, no to byśmy zapłacili tam te 600 milisatoshi za wysłanie takiej wiadomości. 600 milisatoshi, wow. To jest drogo, rzekłbym. No, ale jak ktoś jest zdeterminowany, to zapłaci. Tak samo jak za ransomware. No, w sumie tak. Tak, i może OneWeb zbankrutował. Wow, na serio? Nie. A czym się zajmuje OneWeb? To jest serwis techniczny sklepów i marketów. Ale który OneWeb? Bo OneWeb jest konkurencją dla Starlinka też. OneWeb wysyła też swoją chmurę satelitów. Więc pytanie, który OneWeb zbankrutował? A, okej. Nie, no ten OneWeb, który jest konkurencją dla SpaceX, właśnie zbankrutował. Wow, przecież mi wysłali już chyba dwa bacze satelitów na orbitę. A propos narzędzi komunikacyjnych, ja wiem, że dla niektórych, dla tych wytrawnych bitcoinowców, to jednak jest to oczywiste, ale jeżeli chodzi o bezpieczną komunikację, no to nie możemy nie polecić wykorzystania aplikacji Signal, która jest w tej chwili uważana za jeden z najbezpieczniejszych aplikacji do szyfrowanej komunikacji. Tak, nawet polecana przez Snowdena. Tak, nawet polecana przez Snowdena, więc niebezpiecznik również poleca. Oczywiście jest kilka alternatywnych pomysłów, które są mniej scentralizowane, które są w takie, powiedzmy, szyfrowane komunikatory peer-to-peer, które nie wymagają nawet podawania numeru telefonu. Oczywiście zawsze z takimi aplikacjami jest taki problem, że jeżeli końcówka zostanie skompromitowana, no to te wszystkie wiadomości, które były przesłane za pomocą takiej aplikacji, no są widoczne dla osoby, która przejęła końcówkę. Dlatego też zazwyczaj takie aplikacje jak Signal umożliwiają tak zwane wiadomości czasowe, czyli jeżeli to są jakieś wrażliwe wiadomości, no to można sobie ustawić, że ta wiadomość znika automatycznie, nie wiem, po minucie albo po tygodniu. Po 10 sekund można ustawić nawet, czyli odczytał i znikła, nie? Także jeżeli nadal nie używacie Signala, no to warto przestawić swój taki najbardziej kluczowy komunikator na Signala. Także to, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, no to zdecydowanie Signal App. Na Androidzie bardzo ładnie zastępuje... Ale w ogóle ten OneWeb, który jest zwykły, nie mówcie razem, nie mówcie jednocześnie. Nie, no ja zacząłem mówić, że, bo używam Signala, on bardzo fajnie zastępuje na Androidzie systemową aplikację do SMS-ów, czyli zczytuje sobie wszystkie SMS-y, szyfruje je od razu, więc baza SMS-ów z telefonu znika tych zwykłych i wszystkie kolejne i SMS-y i wiadomości sygnałowe trafiają właśnie do zaszyfrowanego kubełka. Można robić backup i restore za pomocą pliku tekstowego zaszyfrowanego pomiędzy telefonami ewentualnie. No i faktycznie są te znikające wiadomości, jeżeli zależy nam na kimś, żeby komunikacja była płynna, że tak powiem, czyli tylko żeby się pojawiła i znikała, czyli odczytał i poszło, to można właśnie ustawić znikające wiadomości. Można to włączać i wyłączać dowolnie, więc można z kimś gadać normalnie, a jak przychodzi coś, no powiedzmy poważnego, co nie powinno nigdy wyjść nigdzie, no to się ustawia właśnie krótki czas, wysyła wiadomość, no i jak on odczyta druga strona, to od razu wtedy wiadomo. A tutaj ktoś polecił taki blockchainowy komunikator adamant.im. To jest adres strony. Też w sumie można by przetestować. Całkowicie anonimowy, bez podawania e-maila, numerów telefonów. To jest takim najstarszym komunikatorem, który nie wymaga niczego oprócz internetu. Jaki? Bitmessage. Jaki komunikator? To jest dla hardkorowców, no, a tu chodzi o jakieś... ma przecież normalną aplikację, to nie jest konsola przecież. A jeśli chodzi o Telegram, Telegram jest fajny, bardzo przyjemny, jest rzeczywiście, ma user experience bardzo rewelacyjny, natomiast on domyślnie nie szyfruje wiadomości.
Jeżeli chcemy przesyłać szyfrowane wiadomości, no to trzeba otworzyć specjalny czat, który jest szyfrowany, więc rzadko kto to robi, więc no, takie szyfrowanie end-to-end niestety w Telegramie nie jest domyślne. Ale ty uważasz, że Telegram ma fajny UX? No zdecydowanie, jeśli chodzi o user experience taki, no to Telegram jest rewelacyjny, jest szybki, ma dużo funkcjonalności. Oczywiście teraz, nie to, o czym byśmy zapomnieli, no to Keybase. Keybase, który też swego czasu dla użytkowników, którzy korzystali z Keybase'a, robił airdropy, także można było wręcz nawet na tym zarobić, na korzystaniu z tego komunikatora. Ja bym musiał odnaleźć mój backup. Dalej robisz, dalej są planowane. Także na pewno właśnie, Rafał, na twoim portfelu w Keybase czeka na ciebie sporo pieniędzy w takim razie. Kurde, gdzie ja mam tą kartkę wsadzoną? No wiesz co, Rafał, ty nie robisz backupów. Nie, ja mam. Na pewno mam wydrukowaną kartkę, bo ja pamiętam ten obrazek tej panienki z kucykiem. No, także gdzieś jest, tylko w której kupce. Tutaj jest jakaś podobna tabelka, która, porównanie różnych messengerów, to warto się z tym zapoznać na pewno. Tak, no ale WhatsApp to jest kategoryczne nie. Chociażby nie z tego względu, że tam wiadomości nie są szyfrowane, bo są szyfrowane, natomiast sama aplikacja jest jedną wielką dziurą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. To może być właśnie WhatsApp, może być aplikacją, która będzie gatewayem do waszego smartfona. To nawet telefon Jeffa Bezosa został w ten sposób zhakowany. No bitmess, ale zobacz sobie porównanie bitmessage'a do tego Adamanta. Porównaj sobie te dwie rzeczy. Wszystko jest prawie to samo. Jedyna różnica to jest proof of work, który jest używany w bitmessage'u i który wyłącza w tym momencie możliwość używania właśnie aplikacji mobilnej. Mm-hmm. No tak, tylko trzeba pamiętać, że bitmessage to jednak jest dla hardkorowych użytkowników. Nie wiem, czy bitmessage można używać na smartfonie. Nie można właśnie. No właśnie. Nie można, bo on musi ten blockchain cały czas weryfikować, no i wysyłanie transakcji też kosztuje, też wymaga haszowania, tak? Bo każda transakcja jest podpisywana proof of workiem w przypadku bitmessage'a. Więc no też trzeba jednak pamiętać o tym, że komunikatory też charakteryzują się tym, że mają jakiś efekt sieciowy i zazwyczaj korzystamy z tych komunikatorów, z których inni korzystają. Na szczęście Signal ma dosyć spory efekt sieciowy, dużo osób używa Signala, więc no jest takim, można powiedzieć, złotym środkiem aktualnie. Mi się Signal najbardziej podobała sytuacja, gdy został Signal poproszony oficjalnie chyba przez FBI o właśnie dane jakiegoś użytkownika. No i dostali pełne dane pod tytułem ostatnie data ostatniego logowania i data założenia konta bodajże, czy jakiego. Wszystkie dane, jakie mamy na serwerach na temat tego użytkownika. No najlepiej nie mieć danych o użytkownikach. To jest najlepsza forma ich bronienia. No tak. No bo też często dosyć kluczową informacją są metadane, nie same wiadomości, ale metadane, czyli kto się kiedy logował, kiedy był online, z kim rozmawiał ewentualnie, chociaż nawet z kim rozmawiał niepotrzebne, ale jeżeli dwie osoby mają tą samą lokalizację i ten sam czas włączenia sprzętu albo coś w stylu, no to już można jakieś wnioski wyciągać, jak sytuacja się powtarza, no to już nie jest przypadek, to nie jest zbieg okoliczności, tylko to już jest schemat, prawda? Martin Grobelkiewicz pisze, że Signal nie ma grup. Chciałem to zdementować. Są grupy na Signalu i działają bardzo dobrze. Tak? Tak. Grupy na Signalu jak najbardziej można tworzyć. Jeszcze oczywiście to, o czym, jeżeli już jesteśmy w temacie bezpiecznych komunikatorów, no to trzeba też przypomnieć o bezpiecznym korzystaniu z poczty elektronicznej, czyli standard nie ma, jak w tym miejscu nie polecić Proton Maila, no tak, który pozwala na właśnie komunikowanie się z zaszyfrowanymi mailami.
więc też to jest alternatywa dla standardowego Gmaila, którego wszyscy używają i który jest otwarty na cały świat. Także też i to, co jest istotne też w ProtonMailu, że można za jego używanie zapłacić bitcoinami. No. Także tu też w tym miejscu możemy polecić korzystanie z ProtonMaila, jeśli chodzi o szyfrowaną komunikację. No nawet można w ProtonMailu zrobić sobie firmową pocztę, tak? Czyli mieć swoją domenę podpiętą. Chociaż skrót PM w sumie nie jest taki zły. Swoją drogą, wiecie panowie, na koniec, jak już rozmawiamy tutaj o szyfrowanej komunikacji i tak dalej, to tak jakby ktoś nas oglądał z zewnątrz, to może sobie myśleć, ale przecież ja nie mam nic do ukrycia, po co miałbym szyfrować swoją komunikację, no nie, przecież nie jestem żadnym tam terrorystą albo nie wiadomo kim. To ja powiem. To nie chodzi o, to, co macie do ukrycia, tylko właśnie chodzi o bardziej prozaiczną rzecz. Na każdego dnia prawie spotykam się z sytuacją, gdzie ktoś okazuje się ma zhakowane konto na Facebooku i to konto na Facebooku rozsyła wiadomości, wyłudza informacje o innych, wyłudza pieniądze, więc przede wszystkim musicie zadbać o to, żeby komunikator, którego używacie, nie był waszym komunikatorem, który można przejąć. I na przykład Facebook Messenger jest takim komunikatorem, który relatywnie łatwo przejąć. Większość ludzi nie ma włączonej dwustopniowego uwierzytelniania przy logowaniu do swojego konta lub mają to dwustopniowe uwierzytelnianie za pomocą SMS-a. I trzeba pamiętać o tym, że podstawową zasadą bezpieczeństwa dzisiaj, na dzień dzisiejszy jest to, żeby wasze kluczowe narzędzia komunikacyjne, takie jak nie wiem, Facebook Messenger, czy w ogóle Facebook, czy Gmail, czy jakiekolwiek inne tego typu narzędzia, były odpowiednio zabezpieczone, na przykład dwustopniowym uwierzytelnianiem. Takie dwustopniowe uwierzytelnianie możecie realizować albo za pomocą klucza sprzętowego, Trezora chociażby, którego już polecaliśmy w naszych odcinkach, a taki z takich prostszych rozwiązań to oczywiście jest albo Google Authenticator, albo auti.com i koniecznie, jeżeli jeszcze nie macie dwustopniowego uwierzytelniania na swoim Facebooku czy Gmailu, to zróbcie to dzisiaj. Jedyną rzecz, którą chciałbym, żebyście dzisiaj zrobili jako wniosek z tego dzisiejszego wideo, to zabezpieczyć swoje konta dwustopniowym uwierzytelnianiem. Tak jak robicie to standardowo z giełdami czy z portfelami, to róbcie to samo ze swoją pocztą i Facebookiem. I słuchajcie, bo rozgadaliśmy się, Lechu, już ponad godzinę. No poczekaj, ja mam tylko ten apel. Tu są osoby, które są z nami na tym live, osoby, które są zazwyczaj specjalistami. To są hardkorowi bitcoinowcy, i waszym zadaniem jest to, żeby nauczyć waszych znajomych albo zmusić ich wręcz do tego, żeby swoje konta zabezpieczyli, bo potem są bardzo przykre historie. Wy się znacie na technologii, jesteście w pewnym sensie odpowiedzialni za swoją rodzinę, za swoich znajomych i po prostu apel mój jest taki, żebyście zmotywowali ich do tego, żeby swoje konta zabezpieczyli dwustopniowym uwierzytelnianiem. Skończyłem. No. Za dzisiaj zadanie domowe dzisiaj jest kwarantannie. Tak. Zadanie domowe. Sobie, żonie, dzieciom, babciom. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest, jak ktoś używa, ja na przykład LastPassa używam. W LastPassie jest taka fajna funkcja, jak już sobie na przykład zaczytamy wszystkie nasze hasła z przeglądarki i tak dalej, bo można też tak może zrobić. Jest tak zwany challenge. Czyli LastPass lokalnie u nas sprawdza wszystkie hasła, które mamy zapisane w przeglądarce i na przykład marudzi nam w momencie, gdy mamy użyć dwa razy tego samego hasła. Albo gdy mamy główne hasło, takie same jak 10, to już jest w ogóle wtedy dramat, bo od razu nam komutacja spada prawie że do zera. Ale daje też taką fajną możliwość, jak w przypadku niektórych serwisów, automatyczną zmianę hasła. Czyli właściwie tylko klikamy zmień hasło, i on się sam loguje w tle na ten serwis, wywołuje procedurę zmiany hasła i zmienia hasło na takie, którego nie jesteśmy w stanie zapamiętać, bo generalnie taka jest cała idea komunikatu wszystkich tych
menedżerów haseł, tak? Żeby używać haseł długich, skomplikowanych, których nie zapamiętujemy, ale właśnie przechowujemy w menedżerze haseł. A last I pass tutaj... jest tak fajny, że możemy go sobie doszyć praktycznie do dowolnej przeglądarki. W tej chwili włączyć z telefonem komórkowym również. Tutaj pytanie, Rafał, bo też mieliśmy pytanie w jednym z poprzednich odcinków, czy jeżeli Trezor nam padnie i go z powrotem przywrócimy na innym urządzeniu z SIDA, czy nadal będzie działał jako to samo urządzenie U2F? Bo powinien, tego jest... oczywiście. Mhm. No bo U2F działa też ze ścieżką BIP39, więc powinien dla tego samego serwisu powinien mieć wygenerowany to samo, ten sam klucz prywatny, więc to powinno... Nie próbowałem, przyznam się bez bicia, nie miałem takiej sytuacji, bo mam akurat Trezora podpiętego pod GitHuba, ale jeszcze mi nie padł, więc nie próbowałem. LastPass nie jest płatny, nie, on jest darmowy, płatny jest w momencie, gdy chcemy mieć opcję szerowania pomiędzy osobami, tak? Czyli jeżeli chcemy hasła udostępniać, czy chcemy mieć grupę jakąś zrobioną, tak? Czyli swoją na przykład rodzinną grupę i dzielić się hasłami. Słaba trochę logika, ale na przykład dla firmowych rozwiązań może to mieć znaczenie. Wtedy jest to opcja płatna. A normalnie mamy lokalne na wielu urządzeniach, właściwie chyba na dowolnej ilości urządzeń, przeglądarek, możemy być zalogowani do LastPassa za darmo. Więc tak, no. Oczywiście nigdy LastPass nie będzie idealnym rozwiązaniem, ale dla większości ludzi i tak rozwiąże 99% problemów z bezpieczeństwem, czyli chociażby taką kwestię jak generowanie haseł, to żeby te hasła były unikalne dla każdego serwisu internetowego, więc to są właśnie te najbardziej kluczowe problemy, bo trzeba pamiętać, że jest taka strona Have I Been Pwned, nie wiem, czy dobrze wymówiłem, ale ona pokazuje po podaniu waszego adresu e-mail, w których serwisach internetowych zostaliście skompromitowani i gdzie wyciekły wasze hasła, więc jeżeli wtedy używacie tego samego hasła w różnych serwisach, no to jesteście podatni na potencjalny atak, więc LastPass też robi wam tego typu audyt. Czy Martin twierdzi, że LastPass jest złym podejściem? Moim zdaniem dla hardkorowców może nie być to idealne rozwiązanie, ale dla 99% ludzi, które korzysta zwyczajnie z internetu, jest to rozwiązanie, które naprawdę wiele problemów rozwiązuje, takich najbardziej powszechnych. Właśnie wpisałem na tym Have I Been Pwned przed swojego maila i już się załamałem. Teraz zostałeś już? LinkedIn, Dropbox, kurde, Kickstarter nawet, wiesz, po prostu. A jeszcze, wiesz, patrzysz na to i jeszcze myślisz sobie, że miałbyś jeszcze robić gdzieś KYC na jakiejś giełdzie, to chyba... No, jest jeszcze taka kwestia, że ponieważ LastPass nie przechowuje waszych danych, więc jak stracicie hasło do swojej bazy danych, haseł, no to może być problem. Jest praktycznie metoda na odzyskiwanie swojej bazy danych haseł jest bardzo utrudniona w przypadku zapomnienia, jeżeli zapomnicie to główne hasło. Więc już znam taki jeden przypadek, gdzie ktoś w LastPassie miał zapisany klucz do swojego, czy hasło do portfela blockchain info i to był koniec. Znaczy, bo w LastPassie można też notatki szyfrowane robić, to fakt. Tak. Więc tam można sobie zapisywać dowolne informacje. Mój mail na wirtualnej Polsce był 7 razy schakowany, tak? Wyciekł był, a mój jeden z maili na Gmailu 3 razy. BTCE, Morele. Także no tak. Sprawdźcie sobie na stronie haveibeenpwned.com. Może zaraz dajcie w komentarzach adres strony haveibeenpwned, żeby inni mogli zobaczyć. O, ale mail, którego używam najczęściej w sumie ostatnimi latami, nie, ani razu jeszcze nie wyciekł. Ciekawe. No. Barek Słuchaj. Domowy zabezpieczyłem, tu faktor. Nie no, temat bezpieczeństwa, bardzo to jest istotne, że poruszamy dzisiaj temat bezpieczeństwa, bo
To jest jeden z kluczowych elementów dla tych, którzy zastanawiają się nad inwestycją w Bitcoina, czy w ogóle korzystaniem z Bitcoina, żeby jednak zwrócili uwagę na te podstawowe zasady higieny korzystania z internetu, czyli nie tylko nauczyć się, jak sobie zainstalować portfel, jak przesyłać Bitcoiny, ale jeszcze zadbać o resztę swoich narzędzi internetowych, z których korzysta, zwłaszcza tych komunikacyjnych, żeby nie zostać w żaden sposób skompromitowanym. Tak zwana higiena. Higiena, ja to nazywam higieną korzystania z internetu. Tak jak powinno się myć ręce, tak samo powinno się stosować 2FA. Klucze sprawdzone. No 2FA to już jest taka dobra maska, nawet OP1 wręcz tak bym powiedział, kombinezon. Jak jest 2FA, oczywiście nie na maila. Bo 2FA na maila to można równie dobrze go tak nie używać. Zwłaszcza jeżeli mamy na mailu to samo hasło co do Facebooka i do wszystkiego innego. Tak, no najważniejsze. Chcemy się zabezpieczyć przed takimi zwykłymi hakerami, którzy oportunistycznie przejmują właśnie za pomocą malware na waszych komputerach z Windowsem hasła. No 2FA będzie im ciężko przejąć. Oczywiście nie... Tak, nie, pomagają się kamerki i takie tam. Słuchajcie, chłopaki, bo ja jestem jak najbardziej za tym, żeby pewnego dnia zrobić całodniową kwarantannę z Bitcoinem. Wow, ale to chyba na ratę ze zmianami ludzi, bo tak, no. Nie wysiedzi się tyle, nie. Widzowie mogliby no padać. Trzeba będzie, wiesz, tablicę całą przygotować, wiesz, tak z 10 tematów na godzinę, żeby było, bo inaczej to się ludzie... Spokojnie. Ludzie z ludów. Zrobimy przerwy reklamowe. Standardowo. No to trzeba, wiesz, będzie ten, no, dobrych sponsorów znaleźć. No to myślę, jest przecież. Żeby było kogo reklamować. Myślę, że z okazji halvingu, jakbyśmy zrobili hodlers party, to na Zoomie takiego, że ze 120 osób mogłoby uczestniczyć. Nie, mamy się być online, znaczy nie może być online, Szczepan. Nie, ale tak. Nie może być online. Ktoś może screena zrobić albo coś, nie? W ramach przerwy reklamowej, no to mamy sponsorów. Jest to oczywiście Swaply, kantor kryptowalutowy, który nie przechowuje waszych środków. My zawsze od samego początku mieliśmy filozofię, że nie trzymamy depozytów klientów. Kolejnym sponsorem odcinka jest Brand Tokens IO, który pozwala na stworzenie programów lojalnościowych z wykorzystaniem tokenów. No i ostatnim sponsorem odcinka jest Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii, której działaczem silnym jest właśnie Rafał między innymi i który bardzo aktywnie działa w ramach Izby Gospodarczej i pomaga w wielu tematach, czasami troszeczkę poza świecznikiem, poza takim medialnym rozgłosem, to jednak dla Rafał bardzo dużo w ramach Izby robi i za to mu trzeba podziękować. Dziękuję. No. Dobra, także jesteśmy już... Tak, trzeba kończyć, nie przedłużamy, także cieszę się, że poruszyliśmy dzisiaj temat bezpieczeństwa, bo to jest temat dosyć popularny, niebezpiecznik robi na tym ogromny biznes, robiąc kursy dla wszystkich użytkowników, jak nie dać się zhakować, więc uważam, że to temat jest dosyć ważny i popularny, także cieszę się, że o tym powiedzieliśmy i zawsze warto o tym mówić, zwłaszcza w kontekście Bitcoina, bo to jest taki świat, gdzie to bezpieczeństwo jest kluczowe, nie chcecie, żeby wasze oszczędności, nie tylko dane, ale również oszczędności w głupi sposób, przede wszystkim w głupi sposób nie zniknęły i na tym byśmy dzisiejszy odcinek zakończyli. Dziękuję bardzo. Miło było was widzieć i do zobaczenia. Cześć.